pod wrażeniem tej burzy komplementów, jaka dzisiaj mnie spotkała z okazji zakończenia tej misji prezesowania po 28 latach Krajowemu Stowarzyszeniu Mleczarzy. No, nie spodziewałem się, że tyle miłych słów pod moim adresem zostanie skierowanych. No, w każdym bądź razie jestem trochę nawet zażenowany tym, tą taką wielką ilością pięknych sformułowań pod moim adresem. Nawet nie przypuszczałem, że mam tyle zasług, no, ale rozumiem, że takie odczucie jest tego typu, że warto było w każdym bądź razie dla tego mleczarstwa, dla tych naszych pracowników, dla kolegów. Tym bardziej, że ja już trochę mam doświadczenie, bo można powiedzieć, że samorządem takim, można powiedzieć, zawodowym, to właściwie kieruję 35 lat, jak zostałem po dyrektorze Łukaszewiczu, przewodniczącym Krajowej Sekcji Mleczarskiej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, a później Krajowej Rady Mleczarstwa, no i później Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy. Także bardzo mi miło, że tak gdyby z okazji tych moich diamentowych rocznicy ukończenia studiów i pracy zawodowej, miałem okazję w takiej pięknej atmosferze dzisiaj zakończyć to oficjalne swoje prezesowanie. No te sukcesy to nie były tylko sukcesy moje, ale ludzi, z którymi jakoś tak opatrzność mi pomagała, że miałem do czynienia zawsze z wspaniałymi ludźmi naokoło, którzy bardzo mi pomagali i którym dałem wyraz w księdze jubileuszowej stowarzyszenia, takiej części dotyczącej podziękowań. I tam odsyłam ewentualnie chętnych do tego, żeby się zapoznali, kto czym się zasłużył dla rozwoju Stowarzyszenia Krajowego Mleczarzy. Dziękuję bardzo.